Imponującej wielkości portret kobiety w stroju rozbarskim od teraz można podziwiać w Bytomiu. Dzięki muralowi ożywiona została jedna z kamienic. Prace w ramach projektu Zmalujmy coś w Bytomiu trwały 5 dni. Ja przypominam, że już 7 września dzięki Fundacji TVS będziemy mieli szansę pobić rekord Guinnessa. Wystarczy w tym dniu pojawić się w Bytomiu w stroju regionalnym, być może nawet rozbarskim. A o muralu i rekordzie materiał przygotowała Karolina Komada. Najpierw wyłonione spośród 40 konkursowych projektów, a już teraz zdobi ścianę kamienicy przy ulicy Witczaka 42 w Bytomiu. Mural rozbarczanki został wykonany z okazji 770. rocznicy urodzin Bytomia. Ten projekt uległ niewielkim modyfikacjom, a to dzięki temu, że udało nam się go skonsultować z dziełem etnografii Muzeum Górnośląskiego i za tą poradę paniom z działu etnografii bardzo dziękujemy, bo dzięki tym konsultacjom ten strój rozbarski rzeczywiście wygląda jak strój rozbarski. Jest piękny, barwny i odzwierciedlający wszystkie detale historyczne. Jego twórcy Łukasz Chwałek i Jakub Bitka pochodzą z Zielonej Góry. Na swoim koncie mają tysiące metrów kwadratowych ozdobionych muralami ścian. Cały mural zrobiliśmy w zasadzie równo w tydzień. Na pewno pojawia się najpierw jakaś idea, jakaś myśl, pomysł, a później z racji tego, że nasze malarstwo jest dość realistyczne, to posiłkujemy się fotografiami. Projekt, który był na bazie fotografii autentycznego stroju z Bytomia. W ramach 770. rocznicy urodzin powstał nie tylko mural z tradycyjnym strojem regionalnym, powstał też pomysł ustanowienia nowego rekordu Polski w największym zgromadzeniu osób w strojach regionalnych. Do akcji włączy się Fundacja TVS. Chcemy pokazać, że tutaj na Śląsku tradycja ubierania strojów regionalnych jest wciąż żywa, że jest to bardzo ważny element dziedzictwa regionalnego i kultury Śląska, który jest z nią związany nieoderwalnie. Stąd też właśnie pomysł, aby w wymiarze takim bardzo symbolicznym 770 osób ustanowić nowy rekord Polski. Obecnie rekord wynosi 467 osób i padł on w województwie mazowieckim w 2016 roku. Zarówno urzędnicy, jak i Fundacja TVS zachęca wszystkich mieszkańców regionu do wzięcia udziału w akcji. Osoby posiadające regionalny strój śląski mogą przyjść 7 września na dziedziniec przed Centrum Sportów Spinaczkowych i Siłowych Skarpa Bytom.